Siemanko, cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Kałacha, to jest pierwsza część misji Pomorze. Zapraszam. Herr Oberstleutnant, today we have a huge task ahead of us. Your objective is to defend Pomerania from a Soviet armored counteroffensive. Okej, czyli musimy bronić Pomorza przed ofensywą radziecką. Tutaj oczywiście widzę, że mamy Tygrysa 1, więc ten Tygrys powinien być, kurwa, mordercą w tym okopie. Czołgów zbytnio nie sprowadzę, elitarne jednostki to mam tutaj Mardera, dosyć średni czołg, znaczy niszczyciel, nawet taki 2 na 10 może bym powiedział. Muszę tutaj poukrywać czołgi, tylko zbytnio nie mam gdzie tego zrobić. Na pewno bym sobie zamówił jeszcze jedno działko. Pak 40 tutaj bym chciał? Pak 40 będę chciał, na pewno. Okej, z racji tego, że mam piechotę, nie mam pojęcia co z nią zrobić, kompletnie. Nie grałem jeszcze tej misji, autentycznie, w ogóle. Tutaj coś jest. Czy to jest użyteczne? Powiedzmy. Kurwa, a jakbyśmy nam się udało tą Jack Panterę obronić, to było fajnie. Więc spróbuj. No mamy 53 sekundy, no raczej nie sądzę, żeby mi się to udało w jakikolwiek sposób, więc... Paka 40 to ja bym ustawił gdzieś tutaj na wzgórzu. O właśnie, w ten sposób. Tutaj jest pak 36, Hetzera muszę gdzieś cofnąć, to jest bardziej niż pewne. Czy mógłbym użyć po prostu tych dwóch panów? Żeby weszli do tego? Mogę, dobra, czyli wysłać mi ich tutaj. Panzera muszę przekręcić. Wiecie co, ja tego specjalnego czołgu chyba nie odzyskam. W tym jest problem, że mi się to chyba nie uda. 20 sekund musiałbym podejść tutaj, unicestwić całą piechotę. Tutaj będą, tu są wielkie działa rosyjskie, poukrywane właśnie, są zisy dwójki. Ja tego nie dam rady wyciągnąć, mam tylko 12 sekund, więc ja od razu cofam swoją piechotę. Weźmy czołgistę. Drugiego czołgistę. Dobra, będą szli, prawda? A zaczyna się assault, że tak powiem. Brandenburgczyk, o kurde, czyli to jest jednak dobra piechota. Jak możecie zauważyć, niestety nie udało mi się tutaj ustawić jeszcze linii w ogóle okopów. To są czołgiści, czyli tych czołgistów na bok. Próbuję jeszcze kogoś tutaj. Dobra. Piechota. Właśnie, panowie, słuchajcie. Wy tu mi musicie osłaniać to. To będzie dobra osłona, powiedzmy. Na 10, ale będzie. Tutaj zostawię jednego tego pana. Super. Nie. Mogę aż tak robić przy tym, żeby później mnie nie pozabijali. Okej, czyli tutaj jak coś moi żołnierze jeszcze walczą. Ofensywa radziecka, co tam nie jedzie? Dobra, jadą jakieś gówniaki na razie. Pak 40. A propos, panie Pak 40, proszę się przesunąć, żeby to unicestwić. Świetnie. I ty tutaj powinieneś mieć naprawdę wgląd prawie we wszystko. A jak tutaj będą jechały czołgi, to będziesz miał bicie, czy będziesz walił Tygrysowi w tył wieży? Nie, będziesz miał. Powinieneś mieć bicie, okej. Okay. Stawić obronę. Chyba to nawet cofnę tutaj, szczerze. Co tutaj jest? Brandenburg. Tutaj jesteś. Verstanden. Ej, super. Verstanden. Tutaj. Jawohl. Ciebie chcę dać tutaj. Jawohl. Ciebie chcę dać tutaj. Verstanden. Super. Będzie atak szedł z prawej flanki jakiś. Średni. Ja tego Mardera mogę przekierować ogień na to. Na 60. Dobra, nawet nie musisz podjeżdżać już kolego, by strzelać. Aha, nie możesz strzelać. To troszeczkę mi przykro. Ej. Czyli Mardera ustawię tutaj. Ja. Teraz już rozumiem. Czy mam dostęp do piechoty? Mam dostęp do piechoty Pepans. Ty tylko taką i wyłącznie mogę zamówić. Chociaż wy sobie powinniście poradzić bez żadnego problemu. Hetzera chciałbym ustawić gdzieś... Tutaj mogę na wzgórzu? Ta flanka powinna być bezpieczna, mimo że atakują tylko prawą jak na razie. Na lewą flankę jedzie dopiero BT7. Okej, okay. Z prawej flanki będzie szedł głównie atak. Z tego co widzę, z tego co tutaj zauważyłem.
Nawet tutaj dwóch żołnierzy, byle jakich takich, żeby po prostu na sprawdzanie. Panzer H, co tutaj mam? Najlepszego tygrysa. O Jezu, za to dużo punktów bym potrzebował. Ja? Panów ustawię tutaj. Pak 40, to ustawione, to ustawione. Na lewej flance jest ustawione co? Na lewej flance jest ustawiona piechota i tutaj Panzer 1. Tutaj jest Panzer G. Coś mi tu wybuchło, tylko nie wiem dlaczego. Gdzie mam dać tego Hedzera? Czy ten marder może strzelać? Nie możesz. Właśnie w tym problem, kolego, że nie możesz strzelać. Wiem, co zrobię. Wycofamy cię tutaj. Za wzgórza będziesz grzmocił do mnie. Ten tygrys też nie może grzmocić i ten pak 40, nie wiem czemu jest pusty. Aha, bo on został uszkodzony, dobra. Czyli musicie go naprawić oczywiście. I dlaczego spadochroniarze trzymają to działo, tak by the way? Dajmy tutaj czołgistów. Udało się, super. Ale ten tygrys będzie po prostu... O Jezus, będzie dobry. Będzie dobry, zobacz. Ej? Marder powinien mieć już strzał. Jakikolwiek. Ej, czemu nie masz strzału? O co tu chodzi? Prawda? Nie możesz tutaj strzelać, ziomek? Taka tragedia tu jest? Aż taka tragedia tutaj jest, patrzcie. Wstrzałem, nie? Kurwa, ale... Łabo, Hetzer. Hetzera tutaj będę potrzebował. Wyjdziesz? O właśnie, wyszedł. Dobra. Położyć działo. Tego tutaj dać. Hetzer? Gdzie jest Hetzer? Teraz to ja muszę gdzieś tutaj na górze. Tej górki muszę bronić w ogóle, nie? Tego muszę, to muszę obronić. Macie w ogóle jakieś worki? Macie, chodźcie. Zajmiecie mi tutaj dobre pozycje. Ej, coś z lewej strony będzie atakować. Tylko jak ja mam tą lewą stronę przejąć? Zobaczcie. Z lewej będą szły tutaj czołgi. Myślę, że ten Panzer 1 sobie poradzi. Nie, to jest beznadziejny worek. Beznadziejny okop. Super. Ej, co to jest? Spadochroniarz. Okej, czy ty możesz wziąć to i to? Ale co z tego, jak nie będziesz mógł wziąć karabinu maszynowego? Prawda? Właśnie to. Weź ten T. Sadzimy sobie ten budynek. Okej, okay, super. Weźmiemy sobie kolejne TNT. I rzucimy je tutaj, żeby zniszczyć ten murek. Ty, bo ja się tutaj w ogóle za bardzo tą prawą stroną zacząłem zajmować, z tego co widzę. A tutaj idzie atak największy. Tutaj atakuje. Tutaj atakują T-34-76. To jest dosyć proste do wyeliminowania. Tutaj mam czołg jakiejś unicestwiony. Tutaj strzela tygrys. Tutaj coś walnęło we mnie. To chyba jest BT-7. Tygrys powinien się tą BT-7 zająć. Tak mi się bynajmniej wydaje, no. Panzer G tutaj powinien też wyeliminować te wszystkie czołgi bezproblemowo. Punkty jakoś rosną. Tygrys dostał. Ej, tego drugiego jakbyś mógł wyeliminować. O tego mi właśnie chodzi, patrz. A, czyli sprzątałem swojego żołnierza. No tak, świetny worek postawiłem. Coś tutaj, co tutaj, że żołnierz? Na Rodinu. Dobra, cofnij się, Rodina. Na tyły. Weźmiemy sobie teraz zestaw czołgistów.
Załogę czołgu. Dzielimy ich tutaj. Prawda? Być ok. Chciałbym jeszcze jakieś działko. Chciałbym paka. 36 paka. Na tą flankę prawą oczywiście. Ej, super. Można powiedzieć, że jestem tutaj chroniony, nie? Od prawej flanki będzie uderzać na mnie BT, no właśnie. Ty powinieneś mieć przestrzał, nie? Dziękuję. Ty będziesz miał przestrzał dotąd. Super, a Hetzer? Hetzer będzie miał bicie na to całe pole, w tym jest właśnie fajnie. Tu jest właśnie super. Żebyś się tylko załadował, kolego. Udało się, bezproblemowo, okej. Okay. Weźmy tych czołgistów, dajmy im hold fire i podejdźmy tutaj. Najbardziej, najmocniej na lewą stronę, jak tylko nam się to uda. Ej, super, przeładuj. Znaczy, napraw czołg. I coś tutaj mam na środku. Szkoda, że nie mam moździerza. Moździerz by mi się tutaj bardzo przydał. Ej, tutaj byłby jeszcze zajebistszy flak po prostu. Tutaj flaka ustawić w tym miejscu i on wyjebał wszystko, co by jechało z tej strony. Ale no niestety na razie nie robię flaka, bo chciałbym sobie kupić lepszy czołg. Na przykład panterę albo na Shorna nawet bym nie brał, tylko panterę bym wziął. Okej, kolejne natarcie powinno zaraz zostać wykonane. Okej, tutaj jest ta. Jest ta Jack Panther. Może mi się uda, może mi się uda. Może. Robi wielką różnicę. Jawohl. To jest naprawione, świetnie. Paka 38 bym chciał gdzieś tutaj. Jawohl. Ej? Tutaj coś jedzie, prawda? Dobra, musielibyście wy zostać niezauważeni. Kurwa, tu jedzie B7. Dwóch piechurów. To jest bardzo słabe. Ale to bardzo. Verstanden. Jawohl. Verstanden. Moglibyście zostać po prostu zauważeni, nie? Verstanden. Jawohl. Do krzaków ich ściągnę na lewo i dwoma będę naprawiał tą Jack Pantherę, którą później postaram się uciec. Da? Verstanden. Jawohl. Dobra, wasza dwójka będzie miała za zadanie naprawę. Jawohl. A wy się macie ukryć w krzakach. Więc podejdźmy na razie sobie tutaj. I jak tylko assault się zacznie, jak tylko te czołgi mnie wyminą, to wtedy zaczniemy naprawę. Okej, z prawej strony atak ciągle trwa. Co jedzie na mnie, po pierwsze primo? Dobra, T-70, BT-7, nie ma problemu. Ze środka jadą tetki. I to mnie bardzo niepokoi, te tetki. Popatrzcie, jak on by ten przebiegł, to on by zobaczył na pewno, że ktoś coś naprawia, nie? A teraz tego nie zobaczy. Ale oni znowu też idą środkiem, do cholery jasnej, no. Wiecie co, szczerze, to ja bym tutaj ustawił tego tygrysa w tym miejscu i bym sprzątał wszystko, co jedzie tutaj. A nie mam wyboru. To jedzie, BT-7, nie? Tygrys? Masz w ogóle bicie? Możesz eliminować? Może. Chyba go wyeliminujesz. Chyba. Wyeliminowane. Prawa flanka? Ktoś strzela do mojego hetzera. Nie sądzę, żeby sobie to... to mogło poradzić. O to właśnie chodzi. Marder stoi tutaj. Taka średnia obronka, bym powiedział. O. Mniejsze siły wroga niż oczekiwaliśmy. Co tutaj jedzie? Ale to jadą dalej 76. To jest praktycznie tyle, co nic. Pacywnik po prawo, bo było to. A, co tutaj jest? Tutaj broni Panzer G i Panzer J. Ej, niech sobie broni. A, napraw. Czyżbyś ty naprawiał silnik? Dobra, czyli ty sniki piki możesz naprawiać. Idealnie. A czołgi zostają ich wyeliminowane bez problemu, z tego co widzę, więc... Nawet tygrysy tutaj działają, okej. Okay. To mi się podoba. Weźmy paka kolejnego, małego. Jawohl.
Super. To mi się podoba, nie? To mi się podoba, ale jakie siły tutaj walą na mnie? Co to jest? Naprawdę, kurwa, besie... Ajajaj. Nie wolno. Te tetki wyeliminować szybko, te tygrysy, rozstrzelać to. Ja pierdolę. Ej, wiecie co tu jedzie? Najgorsza po prostu z możliwych art. I to ja muszę stanąć jej na drodze. Patrz, to jest najgorsze gówno. Doładuj to szybko. Kurwa, wieżyczka zniszczona. Szybko muszę to jeszcze wyeliminować. Bo przecież oni mnie tu rozpierdzielą. Ale dupa. Nie udało mi się tego naprawić, nie? I ja pierdzielę, ej. Ta arta musi zostać wyeliminowana. To. Gdzie ona jest? Dobra, wyeliminują mi tą załogę Jack Panthery. Ale wyślę nową od razu na naprawę. Więc dobrze, że mam ją schowaną. Ale jaja ty. Musimy wyeliminować te pojazdy tutaj, widzicie, artyleryjskie. Bo one będą strasznym problemem, ale to naprawdę strasznym. Good job. You survived another enemy attack wave. HQ grants you additional resources. Use them wisely and prepare for the next enemy attack wave. A super. Ale oni teraz pilnują tego. Pilnują tej Jack Panthery. Ciekawe. 1500. Mogę. Panowie, dobra, wygraliśmy. Koniec. Koniec. Nawet odblokowałem sobie osiągnięcie Queen's Tiger, czyli to jest Tygrys Królewski. Dobra, koniec. To jest koniec gry. Teraz oni już mi nic nie zrobią. Nie będą w stanie. Nadzwyczajnie nie będą w stanie. Więc to jest taki lekki game over, że tak powiem. Tygryska Królewskiego umieszczę sobie gdzieś tutaj. O kurwa, ale zobaczcie, jaka to jest bestia, nie? Ja pierdolę. Ten dźwięk. To jest dopiero bestia, panowie. 88. Kurwa, no po prostu nieprzebijalny tygrys, nie? I ma taki zasięg, że nawet stąd będę chyba mógł wystrzelać rzeczy tutaj, tak? Nie, no takiego zasięgu to może nie ma, ale blisko. Jedzie Tygrys Królewski. Jedzie. Za jednego na mnie ta artyleria pewnie ruszy, więc... Trochę jesteś chyba za mały, żeby tu wjechać. Za duży, przepraszam. Musiałbym jeszcze troszeczkę bliżej podjechać i wiecie co? Zaryzykuję tym Tygrysem Królewskim. Bo wiem, że on ma zajebistą, po prostu... Zajebistą tutaj, jakby wam to powiedzieć, zajebisty zasięg. No to unicestwiłem, tak. Co tutaj mnie będzie atakować? Ej, patrzcie, ale mam bekę, nie? Mógłbym tutaj postawić Tygrysa Królewskiego i oni mi już nic nie zrobią, bo zamówiłem, patrzcie. Co ja zamówiłem? No to bestia. Ten tygrys jest mistrzowski, prawda? Więc tygrysie, cofaj, a ja sobie wyślę Panzera J na lewo. Szkoda, że nie mam dostępnej piechoty do ataku. Bardzo bym chciał tutaj mieć piechotę. Twoim wsparciem będzie załoga czołgu, więc przygotuj się, kolego, na atak. O, i czekamy. Co tutaj atakuje? Jadą te piździki, pełno te 30. O, dobra, czyli 57 już wchodzą w grę. Czyli w ostatniej fali chyba będzie po prostu, że tak powiem, straszny dym. On żyje jeszcze. No właśnie to. I tych pięciu czołgistów będzie osłaniało mój czołg na lewej flance.
A bo ty tutaj też dużo czołgów powinieneś. Te 57, powiem wam tak, to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale jest do zgryzienia w tym, w tym problem. W tym właśnie fajnie, że ten, że będę miał możliwość unicestwienia tych czołgów. Patrzcie. O kurwa, ty jesteś czołgiem haubicowym, ja nawet nie zauważyłem. Oh my god. Ty jesteś taką haubicą, ty powinieneś z hajeków walić. Nawet nie wiedziałem, wiecie? No ty jesteś czołgiem haubicowym, ale jaja. Nie spodziewałem się tego, nie? Oni się będą dingać na razie powinni. Ja też się będę dingał, więc... Dobra, pięciu tych panów wyłączyć i tutaj. Zobaczymy jak, zobaczymy jak sobie poradzi z tym strzałem. Odbija się. Ale zobaczcie ile czołgów przeciwnika jest na mnie skupionych. Trzy aktualnie. Aha, dobra, granat? Granat, tak, czyli... Dobra, zatrzymaj, możesz zdechnąć nawet. Kogo to obchodzi? Mam tygrysa królewskiego, który, wiecie, unicestwi po prostu czołgi przeciwnika bez problemu. O tym mówię. Jeden strzał i mu wieża odpadła. Teraz szykuje się, panowie, najgorszy, ale to jeden z najgorszych asaltów. Jedzie coraz więcej czołgów. Jesteśmy przy czwórce. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. To była część pierwsza Pomorza, a ja zapraszam was już na kolejny materiał, który będzie niedługo. Hejka!